Forum Inteligentnych Specjalizacji w ramach programu Biznes Bus dla Małopolski skupiło się na technologii nowoczesnych budynków, termoizolacji tych budynków, oszczędności energii w budynkach, a także nowych technologii rozprowadzania energii w systemach rozproszonych za pomocą technologii blockchain. To jest doskonała okazja, doskonała platforma do wymiany myśli, pomysłów, doświadczeń i na pewno inspiruje to do dalszego rozwijania innowacji. To są nowatorskie, eksperymentalne metody, w których zastosowaniu nasz region Małopolski przoduje. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że ci wynalazcy, twórcy mogli wypowiedzieć się na naszym forum. Edycja konkursu Innowator Małopolski stała się już tradycją. Organizowana jest ona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. Jestem przekonany, że ta statuetka Innowator Małopolski pozwoli im dalej wspaniale się rozwijać i zdobywać kolejne rynki. Dzięki temu więcej osób o nas usłyszy i więcej osób będzie mogło uzyskać pomoc od nas, używając naszego rozwiązania. Innowacje dla nas jest to sposób na długofalowy rozwój firmy. W innowacje warto inwestować dlatego, że tacy ludzie jak właśnie my, którzy stworzyli firmę z pasji, przy takich okolicznościach jak dzisiaj mogą przeżywać fajne emocje. Myślę, że dlatego warto prowadzić biznes innowacyjny. Polska postanowiła wyjątkowo docenić i wyróżnić. Możemy tworzyć innowacyjne produkty, taki właśnie, dzięki któremu właśnie wygraliśmy tą nagrodę. Innowacje są szansą na rozwój, są szansą na realizację pomysłów, które mogą się przysłużyć, tak jak w naszym przypadku, dość dużej grupie społecznej. Stwarzają się zupełnie niesamowite możliwości nadzoru dziecka w łonie matki. To urządzenie będzie w stanie monitorować stan dziecka nawet z wielu setek kilometrów dzięki internetowi. W tym roku mieliśmy do czynienia z 37 kandydatami w kategoriach startupów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jesteśmy dumni, że przedsiębiorcy tacy, stanowiący sól naszej ziemi, startują w naszym konkursie. Narodu zbudował dla wielkiego.